Wielka improwizacja to pamiętny monolog Konrada w trzeciej części dramatu Dziady Adama Mickiewicza. Mógłby ktoś spytać, dlaczego tę wielką improwizację, która jest arcydziełem poety, już w tytule mego wykładu przypisują Fryderykowi Chopinowi. Otóż czynię tak dlatego, ponieważ zamierzam mówić tutaj o niezmiernie istotnym wymiarze twórczości Fryderyka Chopina, który improwizując tworzył muzykę co najmniej tak genialną, jak jego zapisane kompozycje. Franciszek German, badacz literatury polskiego romantyzmu, w cyklu esejów o związkach z muzyką Adama Mickiewicza wyraził przekonanie, że ten koncert Jankiela, wieńczący ostatnią księgę pana Tadeusza, to w istocie portret improwizującego Fryderyka Chopina. Trudno zrozumieć, dlaczego tak doniosłe spostrzeżenie, mimo upływu ponad 70 lat, nie przebiło się do świadomości badaczy i mickiewiczowskiej, i chopinowskiej twórczości. A przecież z wielu przekazów znamy chopinowskie improwizacje. Znamy ich przebieg, ich strukturę, znamy odwołania do narodowych śpiewów, a także do wielkich wydarzeń w dziejach narodu. I właściwie wystarczyłoby te opisy chopinowskich improwizacji skonfrontować z grą natchnionego cymbalisty, by w Jankielu rozpoznać improwizującego Fryderyka Chopina. Warto więc zastanowić się, jakie okoliczności sprawiły, że Adam Mickiewicz, jak nikt inny, potrafił wnikać w głębie chopinowskiej muzyki, w jej największe tajniki i dzięki temu potrafił dać tak poruszający zapis chwil, w których Chopin improwizował. Zacznijmy zatem od przypomnienia, jakie były drogi Mickiewicza do muzyki. Tak się złożyło, że przyjaciele poety na Uniwersytecie Wileńskim mieli zainteresowania muzyczne. Mówili o sobie filomaci, czyli miłośnicy nauki, albo filareci, dosłownie miłośnicy cnoty, ale równie dobrze mogliby mówić miłośnicy muzyki. Lubili śpiewać, często śpiewem urozmaicali towarzyskie spotkania i myślę, że właśnie pamiątką owego wspólnego śpiewu jest ta ułożona przez Adama Mickiewicza pieśń Hej, użyjmy żywota, wszak żyję tylko raz, pieśń, która stała się w końcu filareckim hymnem. Zachęcani przez Tomasza Zana, by studiować muzykę, rzeczywiście ją studiowali, nie tylko jej dzieła, ale także historię muzyki, w miarę możliwości teorię. Sam Mickiewicz wgłębiał się w dzieło niemieckiego uczonego Wilhelma Heinzego, muzyczne dialogi albo filozoficzne dyskusje o muzyce, a dla przyjaciół przetłumaczył z pierwszej niemieckiej encyklopedii poświęconej sztukom pięknym i estetyce rozdział o operze.
razem chadzali na koncerty, ale przede wszystkim sami muzykowali. Musieli grać, przynajmniej niektórzy z nich, chyba chętnie, ponieważ na jednym wieczorze potrafili wykonać kilka kwartetów smyczkowych Józefa Haydna. Zachowała się relacja jednego z instrumentalistów owego wieczoru. Zawsze tak ustawiałem swój pulpit, abym podczas pauz w egzekucji mógł przenosić oczy z pulpitu na kominek salonu, gdzie zwykle oparty stał zasłuchany Mickiewicz. A on nie tylko słuchał, także grał na trzech instrumentach, na harfie, flecie i na fortepianie. Oczywiście grał w zakresie amatorskim, ale to wystarczyło, by stał się człowiekiem muzyki. Bo myślę, że ktoś, kto własną ręką rzeźbi dźwięk na instrumencie, kto w kontakcie z owym instrumentem kształtuje własną muzykalność, wrażliwość, wyobraźnię, to rzeczywiście człowiekiem muzyki się staje. W czasach paryskich Mickiewicz chętnie grywał z żoną Celiną na cztery ręce, a nawet prelekcje o literaturze słowiańskiej wygłaszane w Collège de France zwykł przygotowywać przy dźwiękach muzyki. Maria, córka Adama Mickiewicza, wspomina. W przeddzień wieczorem przechadzał się po salonie, a mama całymi godzinami grała Mozarta. Nie robił notat. Nazajutrz wychodził z prelekcją gotową. Kochał Haydna, Rossiniego, Beethovena, przede wszystkim Mozarta. Mozarta wprost uwielbiał. Taka była droga Adama Mickiewicza do muzyki Chopina. Sam śpiewam, słyszę me śpiewy, długie, przeciągłe, jak wichru powiewy. Słowa z wielkiej improwizacji, słowa Konrada, ale właśnie ustami Konrada poeta mówi to o sobie, bo jest muzykiem. Jest muzykiem w takim sensie, jak to słowo muzyk rozumiano w starożytnej Grecji. Wtedy poezja i muzyka stanowiły jedną nierozdzielną sztukę. Słowo aoide oznaczało wiersz oraz
pieśń, słowo aoidopoios, tego, który tworzył wierszopieśń, a zarazem ją wykonywał, czyli śpiewał. Symbolem jego profesji była harfa lub lira, ponieważ instrument strunny był źródłem inspiracji. Brzmienie tego instrumentu wprawiało wieszcza poetę w poetycki trans. O tym, w jakim stopniu słowo poety jest muzyką, świadczą pierwsze wersy eposów Homera. Jest w takim krótkim dialogu Platona i Jon dyskusja o muzycznym talencie greckich poetów. Sokrates zapytuje głównego bohatera tego dialogu, właśnie wirtuoza specjalizującego się w recytacji czy w śpiewie eposów Homera. Sokrates pyta: więc cóż, czy inni poeci nie śpiewają? I on odpowiada: tak, Sokratesie, owszem, śpiewają, lecz żaden z nich nie śpiewa tak, jak śpiewa Homer. Rzeczywiście, próbę jego mistrzostwa muzycznego dają już pierwsze wersy Iliady, gdy zabrzmiał w oryginalnym języku Homera. Menin aeidet hea, peleiado achilleos, ulomenen hemeri achaiois alget heken, pollast ifthimus psychas aidi proiapsen, heroon autus de heloria teuche kinesin, oionoisi tedaita, diost et elei et obule, ex hudeta prota diaste ten erisante, atreideste anax andron, kai dios Achilleus. Tist ars foet heon, eridixine eke majestchai, letus kai dios hyos. Ta więź słowa i muzyki w sztuce poetyckiej starożytnej Grecji później niestety jakoś się zatraciła. Owszem, tworzono pieśni, ale dodając muzykę do słowa. Rzecz w tym, że kiedyś to słowo samo w sobie już było muzyką. Raz po raz jednak poeci pragnęli tę więź przynajmniej w jakimś stopniu odbudować. Symbolem takiego pragnienia były bądź to malarskie, bądź rzeźbione wizerunki Homera, ukazującego jako muzyka trącającego struny liry. Przykładem tak wymownych przedstawień może być choćby prezentowana w paryskim Louvre marmurowa rzeźba Filipa Rolanda. Wymownie brzmią też słowa Norwida, który upomina: liry nie zwij rzeczą w pieśni wtórą, treść wypowiesz bez liry udziału, powiada poeta, ale będzie to tylko martwość głucha. U Adama Mickiewicza poezja stanie się w równym stopniu muzyką, co sztuką słowa. Nie tylko w swych dziełach, ale także właśnie w wykładach o literaturze poeta głosił ideę poezji, która z muzyki wyrasta i sama staje się muzyką. Oto fragment jego arcyważnej wypowiedzi. Cóż to jest poezja liryczna bez liry? Co znaczą poeci, którzy niby śpiewają, nie tylko nie układając muzyki do swych pieśni, ale zgoła nie słysząc jej w sobie? Muzyka w utworach lirycznych to nie przygrywanie, ale główna, istotna część poezji. Ona jest jej duszą, życiem i światłem. Ale nie tylko Mickiewicz w swej poezji jawi się jako muzyk, także Fryderyk Chopin w swej muzyce jawi się jako poeta. Gustave Choquet po występie Lista i Chopina w sali konserwatorium paryskiego 26 kwietnia 1835 postrzega Lista jako cudowny typ wirtuoza, Chopina zaś jako uosobienie poety. Robert Schumann, recenzując chopinowskie etiudy w roku 1837, uzna je za twory par excellence
poetyckie. A po dwóch latach w Neue Zeitschrift für Musik, piśmie przez niego redagowanym, napisze: on jest i pozostanie najśmielszym i najwznioślejszym poetą naszych czasów. Antoni Wojkowski, wydawca, publicysta, ale przede wszystkim kompozytor związany z Wielkopolską, w eseju, w piśmie Przyjaciel Ludu, rok 1836, nazywa Chopina, uwaga, Szekspirem, Byronem i Mickiewiczem fortepianistów, a więc poeta. Ale zapytacie Państwo, czy może istnieć poezja bez słów? Otóż może, ponieważ symboliści, poeci francuskiego symbolizmu, niedługo po Chopinie ku takiej właśnie poezji zmierzali. W swych wierszach starali się mówić przede wszystkim brzmieniem, sens słów spychając niejako na peryferię świadomości słuchacza. Uważali, że tylko muzyka słów może mówić o sprawach, o których słowa samym swoim sensem mówić nie potrafią. Niezwykle znamienna była idea wyrażona przez Paula Verlaine'a, taki właściwie program ideowy jego poezji. De la musique avant toute chose, muzyka przede wszystkim. Wyobrażenie tego, jakiego gatunku muzykę tworzył ten poeta, da nam jego słynny wiersz Jesień. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Chopin, poeta, ale mówiący tylko dźwiękiem fortepianu i to mówiący rzeczy niesprowadzalne do słów, nie dające się wyrazić słowem. I właśnie tę osobliwość chopinowskiej muzyki mogli zauważyć tylko najwybitniejsi poeci, tacy właśnie jak Adam Mickiewicz czy Heinrich Heine. Heine dał temu wyraz w liście pisanym z Paryża w roku 1837, dokładna data tego ważnego listu, 31 marca. Polska dała mu zmysł rycerski i swoje historyczne cierpienie. Francja lekkość, elegancję i wdzięk. Niemcy zaś marzycielską głębię. Jest on nie tylko wirtuozem, lecz i poetą. Nic nie może dorównać tej radości, jaką nam daje, kiedy improwizuje na fortepianie. Wtedy już nie jest ani Polakiem, ani Francuzem, ani Niemcem. Zdradza daleko wyższe pochodzenie. Przybywa z krainy Mozarta, Rafaela, Goethego. Jego prawdziwą ojczyzną jest królestwo poezji. Myślę, że trudno byłoby bardziej trafnie rozpoznać trzy tak ważne wymiary chopinowskiej sztuki, jak to uczynił Heinrich Heine. Proszę zauważyć, że symbolem tych wymiarów są trzy wielkie postacie z historii sztuki. Najpierw Mozart, w kulcie którego Chopin wzrastał, studiując pod kierunkiem klasyka Józefa Elsnera. A przecież pierwsza znacząca kompozycja, która
przyniosła młodemu Fryderykowi, jeszcze studentowi, sławę światową, to właśnie wariacje na fortepian z orkiestrą do tematu, duetu słynnej opery Mozarta Don Giovanni. No i wreszcie należy wspomnieć o znamiennej rozmowie, jaką Chopin na kilka miesięcy przed śmiercią prowadził z Eugeniuszem Delacroix, zaprzyjaźnionym malarzem, podczas przejażdżki powozem w Ogrodzie Luksemburskim w Paryżu. Artyści rozmawiali wtedy o logice i o doskonałości w muzyce. Na pytanie, co jest miarą doskonałości, pytanie Delacroix, Chopin odpowiada: Mozart i tylko Mozart. Notabene można powiedzieć, że przez historyków muzyki Chopin postrzegany jest jako swego rodzaju Mozart muzyki romantyzmu. Druga postać przywołana w tekście Heinego, Rafael. No, znakomite spostrzeżenie, ponieważ, a mówimy tutaj o roku 1832, czyli jest to wczesny okres pobytu Fryderyka Chopina w Paryżu. I otóż Heine dostrzega ten niezwykły walor malarskości w grze Fryderyka Chopina. To niezwykłe bogactwo odcieni dynamicznych i kolorystycznych, to niezwykłe, anielskie, wprost nie do podrobienia, piękno jego dźwięku, godne mistrzów pędzla. No i wreszcie trzecia postać, w kolejności wyliczenia, tutaj jawiąca się jako najważniejsza, Johann Wolfgang Goethe, no bo rzeczywiście, tak jak mówi Heine, prawdziwą ojczyzną Chopina jest królestwo poezji. Ale dostrzegał ten fakt również Eugeniusz Delacroix, który w plafonie zdobiącym bibliotekę Pałacu Luksemburskiego w Paryżu przedstawił Parnas, a wśród największych poetów świata Fryderyka Chopina. Mamy tam scenę, gdzie Wergiliusz przedstawia Homerowi Dantego. I proszę sobie wyobrazić, że ten Dante na pierwszy rzut oka od razu ma rysy autentyczne Fryderyka Chopina. Także na rysunku ołówkowym Delacroix przedstawił Chopina w stroju Dantego i w wieńcu laurowym, którym od czasów Petrarki zdobiono poetów. Przejdźmy teraz do kwestii improwizacji. Uważam, że lepiej zrozumiemy, na czym polegał fenomen improwizacji Fryderyka Chopina, jeśli odniesiemy te improwizacje, jeśli ujrzymy je na tle improwizacji Adama Mickiewicza. Więc najpierw może przyjrzyjmy się mickiewiczowskim improwizacjom. Otóż po pierwsze należy powiedzieć, że muzyka wciela się nie tylko w mickiewiczowskie poematy, ale także w jego poetyckie twory kreowane ex improviso. Adam Mickiewicz za każdym razem, gdy miał improwizować, prosił o wsparcie muzyki. Dla niego iskrą zapalającą jego wyobraźnię był dźwięk. Dźwięk instrumentu. Nawet cichy dźwięk fletu Antoniego Frejenda w celi klasztoru Bazylianów, który stał się więzieniem dla filomatów i filaretów oczekujących na swój proces. Adam Frejent często na prośbę Mickiewicza grał jego ukochaną melodię pieśni Franciszka Karpińskiego Laura i Filon. Adam zawołał na Frejenda, aby zagrał nutę Filona, którą zawsze lubił najbardziej. Stanął po środku i zaczął improwizować balladę. Treść i forma były pełne prostoty. Poeta opowiadał z początku, a raczej nucił spokojnie, ale twarz jego przeobraziła się nagle. Głos nabrał dziwnej rozciągłości
i mocy przy śpiewie strof ostatnich, a to podniesienie twarzy i głosu tak dziwnie podziałało na wszystkich, iż przez 5 minut trwało ogólne milczenie, aż na koniec wrażenie podziwu wybuchło nie oklaskami, ale rozrzewnieniem ogólnym. Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły i coś tam klaszcze za borem. Pewnie mnie czeka mój filon miły pod umówionym jaworem. To są pierwsze wersy wspomnianej pieśni Franciszka Karpińskiego. Poety, któremu tak dużo zawdzięczamy, jakże on naznaczył polską kulturę i jak w istocie do dzisiaj obecny jest w polskiej duszy. Proszę przypomnieć sobie, że do dziś śpiewamy jego pieśni, kiedy ranne wstają zorze, wszystkie nasze dzienne sprawy. Śpiewamy jego kolędy, bracia patrzcie jeno i wreszcie tę królową polskich kolęd, Bóg się rodzi. I śpiewamy także piękną pieśń Zmartwychwstaniu Pańskim, nie zna śmierci Pan żywota. A przecież Franciszek Karpiński tworzył w czasie marnym, wtedy kiedy ojczyzna chyliła się do upadku i gdy ostatecznie jako państwo zupełnie upadła. W roku 1788 opublikował Zabawki wierszem i Przykłady obyczajne i właśnie w tym tomie ukazała się wspomniana pieśń Laura i Filon. Dodać trzeba, że była ona inspiracją dla samego Adama Mickiewicza jako autora ballad. I na melodię tej właśnie pieśni improwizował Adam Mickiewicz nie tylko w więzieniu bazylianów, w celi bazylianów, klasztoru bazylianów, ale także żegnając się z przyjaciółmi w ostatnią noc, jaką miał spędzić w Wilnie i w swojej ojczyźnie. Pojechałem do Wilna dla pożegnania się ze skazanymi na wygnanie i przepędziłem z nimi ostatnią noc, aż do świtu, w jakimś domu w głębi na poddaszu przy ulicy Ostrobramskiej. Odśpiewaliśmy wszystkie nasze pieśni, smutne i wesołe. Przy końcu nalegano na Adama, iżby co zaimprowizował, zrazu nie chciał, aż po chwili Frejent zagrał na flecie pieśń jego ulubioną. Już słońce zaszło, psy się uśpiły i na tę nutę śpiewając zaimprowizował balladę. Rozeszliśmy się w milczeniu, po cichu, kiedy już dzwoniono na pierwszą mszę w Ostrej Bramie. Do pieśni Franciszka Karpińskiego Fryderyk Chopin miał szczególny sentyment. To była ulubiona pieśń jego matki. Pani Justyna śpiewała Fryderykowi Laurę i Filona od najmłodszych jego lat i dlatego włączył jej melodię do fantazji na tematy polskie op. 13 skomponowanej w 1828 roku, a więc jeszcze podczas studiów. I 3 marca w roku 1830 w salonie Chopinów odbył się pierwszy próbny koncert, na którym obok koncertu F-moll wykonał ową fantazję. 2 tygodnie później, 17 marca, zabrzmiała ona razem z koncertem F-moll w Teatrze Narodowym na pierwszym publicznym koncercie Chopina w Warszawie. A o tym utworze, o fantazji, Kurier Warszawski donosił. Młody wirtuoz grał swój koncert i popóry z tematów rozmaitych, a szczególnie na nutę narodowej piosenki. Już miesiąc zeszedł.
Proszę zauważyć, że pieśń Karpińskiego autor artykułu nazywa narodową piosenką. I wreszcie 11 października 1830 roku na ostatnim koncercie Fryderyka Chopina w Warszawie, pożegnalnym, grał tym razem po raz pierwszy koncert e-moll i dołączył wspomnianą fantazję na tematy polskie. Do legendy przeszły improwizacje poetyckie Adama Mickiewicza w Petersburgu, w salonie Marii Szymanowskiej. Szymanowska przed Fryderykiem Chopinem to była najwybitniejsza kompozytorka muzyki fortepianowej i zarazem pianistka. Jej koncerty w całej niemal Europie wywołały entuzjazm publiczności, a także podziw ze strony największych muzyków tej miary, co John Field, Gioachino Rossini, Ludwig van Beethoven. W Weimarze Maria Szymanowska grała dla Goethego, który otaczał ją wprost uwielbieniem. Dał tego dowód w dedykowanym jej wierszu, gdy nazywa ją czarowną, wszechmogącą w królestwie dźwięków. Do końca życia, w ostatnich latach, Maria Szymanowska prowadziła w Petersburgu salon przy ulicy Italiańskiej. Tu gromadziła się elita Rosji. A więc krąg odbiorców Mickiewicza stanowili ludzie sztuki, ludzie wtajemniczeni, zdolni do tego, by właściwie rezonować na natchnione improwizacje poety. Gościł w tym salonie Aleksander Puszkin. Gdy słuchał Mickiewicza, sam pracował właśnie nad Eugeniuszem Onieginem i był już wtedy pierwszą postacią w świecie poezji rosyjskiego romantyzmu. Gościł tu również poeta, dramaturg i bajkopisarz Iwan Kryłów. Gościł Piotr Wiaziemski, książę, poeta, krytyk literacki, człowiek wielu talentów, erudyta w dziedzinie sztuki. I właśnie Piotr Wiaziemski był jednym z tych, którzy w salonie Marii Szymanowskiej zadawali Mickiewiczowi tematy do improwizacji. Środowisko muzyczne reprezentował Michał Glinka, który będzie twórcą opery narodowej rosyjskiej, której okazem będą takie dzieła jak Życie Zacara czy Rusłan i Ludmiła. No, gościli również polscy artyści, malarze, tacy jak Józef Oleszkiewicz. Tego twórcę obrazów historycznych, religijnych i portretów tu reprezentuje portret ukazujący Adama Mickiewicza w okresie jego przymusowego pobytu w Rosji, zaraz po rozstrzygnięciu procesu Towarzystwa Filomatów i Filaretów. Jego postać utrwalił Mickiewicz w trzeciej części Dziadów.
Drugim malarzem, który tu bywał, był Aleksander Orłowski, rysownik, malarz, grafik. Sławę zyskały mu sceny batalistyczne, także portrety. Aleksandra Orłowskiego wspomina nawet Puszkin w poemacie Rusłan i Ludmiła, a wspomina go przede wszystkim Mickiewicz w trzeciej księdze Pana Tadeusza. Mieszkał tuż przy cesarzu, pisze poeta, na dworze, jak w raju. A nie uwierzy hrabia, jak tęsknił do kraju. Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy. Wysławiał wszystko w Polsce, ziemię, niebo, lasy. Gościem salonu Marii Szymanowskiej był wreszcie Walenty Wańkowicz, malarz, zaledwie kilka tygodni młodszy od Adama Mickiewicza, który namalował jego słynny portret na Judachu skalę z charakterystycznym sztafarzem romantycznym, ujmując Mickiewicza w pozie bajronicznej, kiedy wspiera się na skalę na szczycie góry Ajudach na wybrzeżu Półwyspu Krymskiego. Także Norwid uważał go za najlepszy z zachowanych wizerunków Mickiewicza. Ten właśnie obraz jest zresztą ikoną romantyzmu, symbolem polskości i natchnieniem poetów. Kolejnym portretem Wańkowicza, który należy przywołać, jest portret Marii Szymanowskiej. Dlaczego poświęcam tyle uwagi gościom salonu Marii Szymanowskiej? Bo to oni stanowili wymarzony krąg słuchaczy improwizacji Adama Mickiewicza. Szalenie ważne jest dla twórcy improwizującego, kto go słucha. Poetę, który tworzy ex improviso, mogą uskrzydlać ci, wobec których tworzy. A w salonie Marii Szymanowskiej słuchali go znawcy sztuki, artyści, słuchacze wrażliwi, świadomi skali artystycznego wyczynu, którzy na natchnione słowo poety reagowali zachwytem i wzruszeniem i potrafili go wynieść w rzadko dostępne mu rejony ducha. A skoro te improwizowane poematy tworzył Mickiewicz z muzycznego natchnienia, to można powiedzieć, że w jakimś sensie muzą była dla niego Maria Szymanowska i jej wspaniała gra na fortepianie. Ona mu tam akompaniowała. W rytm utworów, o które prosił, improwizował. Córka pianistki Helena dała w swym dzienniku zapis takiej improwizacji. Mickiewicz, poprosiwszy o wskazanie mu materii, czyli tematu, tworzył ex improviso, niesiony najpierw melodią tak drogiej mu pieśni Laura i Filon, potem melodią arii z opery Mozarta Wesele Figara, a w końcu kreował jakąś poetycką wizję na tle nocturnu Murmur Marii Szymanowskiej. Naprzód sam mówił, a potem poprosił, żeby mu materię podano. Książę Wiaziemski podał mu bitwę nawaryńską, którą on opisał tak, jakżeby już dawno był przygotowany. Mickiewicz, paląc fajkę, zbliża się do fortepianu. Osoba akompaniująca gra nutę Laura i Filon. On śpiewa, improwizując. Twarz jego nagle się wyjaśnia. Oczy błyszczą światłem jeniusza. Postawa jak najspokojniejsza. Łatwo poznać daje, że go to najmniejszego usiłowania nie kosztuje. Tego wieczora sławny nasz mistrz trzy improwizował rzeczy. Jedną na nutę Filona i Laury, drugą na nutę Non più andrai, trzecią na Murmur.
Czy macie Państwo świadomość, jakim wyczynem ze strony Adama Mickiewicza było kreowane w takt muzyki słowo? Przecież nie chodziło tutaj o jakiekolwiek słowo, ale o słowo poetyckie, coś w rodzaju poematu czy pieśni. A trzeba powiedzieć, że gdy chodzi o pieśń, to w normalnych warunkach tworzy się ją nieco inaczej. Najpierw jest słowo, do którego kompozytor tworzy muzykę, ale tworzy ją w ciszy pracowni, w spokoju. Adam Mickiewicz tymczasem do muzyki, a więc odwrotnie, tworzy słowo, ale tworzy ad hoc, na poczekaniu, tu i teraz, bez przygotowania. Kształt tej muzyki, charakter jej fraz, jej rytm, jej tempo, no w jakimś stopniu ogranicza poetę. Ogranicza go również zespół praw dotyczących języka, gramatyki, składni, także logiki myślenia. Mimo to powstaje poetyckie arcydzieło w takt fraz mozartowskich. No, należy wspomnieć o znanym powiedzeniu Goethego: dopiero w ograniczeniu poznać mistrza. Czy wyobrażacie Państwo sobie, jaką temperaturę emocjonalną tym wersom poezji tworzonym ex improviso nadawał sam głos poety? Nelle belle turbando il riposo, Narcisetto a ruggito d'amor. Nelle belle turbando il riposo, Narcisetto a ruggito d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria Pokazałem Państwu, w jaki sposób improwizował Adam Mickiewicz. Pora przyjrzeć się improwizacjom Chopina. Trzeba powiedzieć, że Chopin improwizuje całe życie od chłopięcych lat. Improwizuje w salonach Warszawy, Drezna, Paryża, Wiednia, Noaon, Londynu. Jaka była materia improwizacji chopinowskich? No, wspomnieliśmy już o popularnych pieśniach. Improwizował także do arii operowych, takich twórców jak Boieldieu, Auber, Rossini. Tworzył też dźwiękowe portrety, swego rodzaju karykatury osób znanych, przyjaciół, no, tworząc znakomity ekstrakt charakteru owych postaci. Był też Fryderyk Chopin niezrównanym improwizatorem muzyki do tańca. Antoni Wodziński wspomina: raz na wieczorze tańcującym, gdy najęty grajek klepał jakiegoś niemieckiego mazurka, nogi jakoś sztywniały po nim, Chopin odsunął grajka i sam zasiadł do fortepianu. I już grał prawie przez całą zabawę, odrywając się tylko czasami dla zrobienia jakiejś figury lub zatoczenia kilku kół walca. Realizował też Fryderyk Chopin fantazje na temat polskich melodii narodowych. No i wreszcie tworzył dźwiękowe obrazy z doniosłych wydarzeń z polskich dziejów. Pytanie, jak improwizował? Posłuchajmy głosu Juliana Fontany, przyjaciela Chopina. Gdyby położyć na jednej szali improwizację Humla, Mozarta, Beethovena,
a na drugiej szali improwizację Chopina, to która by zwyciężyła? Oczywiście Julian Fontana nie ma wątpliwości, że w tej konfrontacji Chopin byłby niepokonany. Jak grał Chopin, gdy dzielił się z kręgiem wybranych na poczekaniu kreowaną muzyką? Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Muzyk, który jest równie genialnym kompozytorem jak wirtuozem, zasiadł do instrumentu i w stanie natchnienia improwizuje. I w pewnym momencie uświadamiamy sobie, słuchając go, że żadna z jego napisanych kompozycji nie dorównuje tej muzyce, którą właśnie przed nami tworzy. Czy coś takiego może się zdarzyć? Otóż zdarzało się rzeczywiście. Świadectwo tego daje Nikolaus Forkel w pierwszej monografii Jana Sebastiana Bacha, kiedy pisze: jakkolwiek jego zachowane kompozycje organowe pełne są głębi, wzniosłości i majestatu, to jednak w swych improwizacjach był on pono jeszcze bardziej głęboki, wzniosły, majestatyczny i jeszcze bardziej wyszukany. Improwizacja jako chwila, w której wielki muzyk przekracza sam siebie i wznosi się na wyżyny niedostępne mu wtedy, gdy komponuje. Czy również Fryderyk Chopin doświadczał takiego przekroczenia granic mocy twórczej? Otóż jego świadkowie jego improwizacji twierdzą jednogłośnie, że jego najpiękniejsze kompozycje są pono tylko skromnym echem jego improwizacji. To znowu przekaz Juliana Fontany. A również Delacroix w swoim dzienniku zanotował, że Fryderyk Chopin w improwizacjach był znacznie śmielszy niż w ukończonych dziełach. Dlaczego tak się dzieje? Przyjrzyjmy się samemu zjawisku tworzonej ex improviso muzyki. Proszę Państwa, warunkiem każdej twórczości jest inspiracja. Witold Utosławski pięknie powiedział, że twórca doświadcza inspiracji wtedy, kiedy w jego wyobraźni pojawiają się twory dźwiękowe, których dotąd nigdy w niej nie było. Stawiamy sobie pytanie, skąd one się pojawiają. Tu znamienna jest odpowiedź mistrzów retoryki. Twierdzili, że pomysł rodzi się w trakcie mówienia. Tę paremię przejęli muzycy, powiadając, pomysł rodzi się w trakcie gry. Natomiast znakomity improwizator organowy Jean Guillou, niestety już nieżyjący, odwrócił to zdanie i powiedział dość paradoksalnie: to gra tworzy pomysły, gra rodzi pomysły. Wypowiedź Guillou brzmi paradoksalnie, ale to rzeczywiście głęboka myśl ujmująca istotę procesu improwizacji. Bo, proszę Państwa, najpierw muszę mieć rzeczywiście pewną wizję wyobraźni, którą za chwilę urzeczywistnię na instrumencie. Ale z drugiej strony ta gra moja jest pewnym procesem, który w pewnym momencie zaczyna być procesem autonomicznym. Ulegam żywiołowi własnej gry, a zatem gra w jakimś sensie stanowi dla mnie źródło inspiracji. W tym sensie mogę powiedzieć o improwizacji, że jest to sztuka samo się inspirująca. I tu właśnie tkwi ta tajemnicza siła, która powoduje, że twórca bywa jeszcze bardziej głęboki, wzniosły, majestatyczny, jeszcze bardziej wyszukany niż w swych zachowanych kompozycjach wtedy, gdy improwizuje. To mówił Forkel o Bachu, ale dokładnie to samo można powiedzieć o Fryderyku Chopinie. Koncert Jankiela. Jankiela Libermana, świetnego cymbalistę, poznał Mickiewicz w Petersburgu. Słuchał jego gry, podziwiał go, wpisał mu się do księgi pamiątkowej. Ale powiedziałem to już na wstępie. W tym koncercie winniśmy rozpoznać
samego improwizującego Chopina. W Paryżu Adam Mickiewicz wielokrotnie słuchał jego gry. Przypomnę, że Pan Tadeusz powstaje między grudniem 1832 roku a lutym 1834 roku. Chopin improwizował wielokrotnie po improwizacji Mickiewicza albo Mickiewicz po improwizacji Fryderyka Chopina. A więc poeta jak nikt inny rezonował na te chopinowskie kreacje. Był na ich miarę jako wielki improwizator i dlatego mógł dać im tak wspaniałe świadectwo, ukazać ich treść, symbolikę i duchowy ton. Zwróćmy uwagę na sam początek improwizacji Jankiela. To jest taki moment, kiedy jeszcze właściwie artysta nie ma wizji tego, co chciałby zagrać. Jest to taki moment, powiedziałbym, krzesania iskier natchnienia, prawda? W umyśle rodzi się dopiero kształt muzyki, jakiś mglisty, nieokreślony. Co należy zrobić? Uderzyć jakiś mocny akord, wyprowadzić jakiś pasaż. Może z tego da się odczytać jakąś wskazówkę, jakąś drogę. Pozwólcie mi Państwo na pewną dygresję. Otóż słyszałem, jak Christian Zimmermann w konserwatorium w Kopenhadze prowadzi mistrzowski kurs i przy tej okazji z pewnym młodym pianistą pracował nad interpretacją chopinowskiej ballady G-moll. Dość drętwo w jego wykonaniu brzmiała ta kompozycja, wobec tego Christian zasugerował, może pan zaimprowizuje tę balladę. Grał tak samo. Wobec tego sam wielki pianista zasiadł do fortepianu i pokazał, czym jest właściwie zapisana improwizacja. Głośny, potężny dźwięk, oktawa w basie. Pasaż wyłaniający się w tonacji azdur, tak dalekiej w tonacji macierzystej ballady G-moll. A potem mówi, o widzi pan, tutaj właściwie szuka muzyki, która jeszcze nie istnieje, a która przebija się do istnienia. O, to przejście. Może z tego interwału da się wyprowadzić jakąś treść. I wreszcie wyłania się cudowny pierwszy temat ballady G-moll. Myślę, że właśnie ten fenomen kształtowania muzyki, która jeszcze nie ma kształtu, wsłuchiwania się w to, czego jeszcze nie ma, a co ma się pojawić, ukazał również świetnie Norwid w poemacie Fortepian Chopina. I rozmawiają z sobą struny cztery, trącają się po dwie i szemrząc z cicha, zaczął on uderzać w ton, czy taki mistrz, że gra, choć odpycha? Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je, zrazu bijąc taktem triumfalnym, potem gęściej siekł w struny, jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko proba,
bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki oba. Można powiedzieć, że główną treścią koncertu Jankiela jest historia. Historia Polski. Ale głosił go przecież Fryderyk Chopin w swych improwizacjach od chłopięcych lat. Jego dźwiękowe obrazy stanowiły w jakimś sensie pendant do śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, które to śpiewy, zanim pojawił się Pan Tadeusz, stanowiły swego rodzaju narodową ewangelię. Śpiewy historyczne na zamówienie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk opublikował Niemcewicz w roku 1816. Za jego życia ukazały się 4 edycje, ale ponieważ były rozchwytywane, to do końca owego wieku ukazało się jeszcze 16 edycji. W swojej przedmowie Niemcewicz wyjaśnia sens i cel tego typu publikacji. Wspominać trzeba młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze narodu epoki, stowarzyszyć miłość ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami. To jest nieomylny sposób zaszczepienia w narodzie silnego przywiązania do kraju. Do tej pierwszej publikacji dołączył Niemcewicz komentarze dotyczące kontekstu historycznego opiewanych w pieśniach wydarzeń, dołączył ryciny ilustrujące owe wydarzenia, no i trzeba powiedzieć, że szybko powstawały opracowania muzyczne śpiewów, czy to Franciszka Lesla, Karola Kurpińskiego, aż 6 Marii Szymanowskiej i innych twórców. Do wydania pierwszego dołączono też listę subskrybentów, dzięki którym w ogóle było możliwe pojawienie się tej pierwszej publikacji na jej liście obok takich postaci jak książę Adam i Jerzy Czartoryski, widzimy Mikołaja Chopina, czyli ojca Fryderyka. Nie dziw więc, że historię Polski głosił Chopin w swych improwizacjach od najmłodszych lat. Mamy na ten temat przekaz Eustachego Maryńskiego, pensjonariusza w domu Chopinów. O zmroku, mając wolne chwile od nauki, opowiadaliśmy wypadki z historii polskiej, jak śmierć króla Warneńczyka, Żółkiewskiego, staczane bitwy przez wodzów naszych. I to wszystko młody Chopin wygrywał na fortepianie. Nieraz popłakaliśmy się przy tej muzyce, a żywny zachwycał się jego grą. 24 grudnia 1836 roku Chopin grał znowu, opiewając polską historię, na Wigilii u Eustachego Januszkiewicza, to był wydawca zasłużony dla środowiska polskiego w Paryżu. Na Wigilii był też Julian Ursyn Niemcewicz, był oczywiście też Adam Mickiewicz, ponieważ były to jego i imieniny, i urodziny. Spotkanie z Niemcewiczem, jakie to musiało być przeżycie dla Fryderyka Chopina. Tym Niemcewiczem, dramaturgiem, powieściopisarzem, poetą, historykiem, mężem stanu, no czym jeszcze więcej, współautorem projektu Konstytucji 3 Maja, tworzył ten projekt razem z Hugonem Kołłątajem, potem był w czasie insurekcji kościuszkowskiej sekretarzem i adiutantem Tadeusza Kościuszki. No, w sumie była to żywa historia Polski, prawie 8 dekad. Stary Julian opowiadał nam, dzieciakom, czasy 4-letniego Sejmu. Nieporównany Chopin grał, śpiewał, improwizował. Powiedziałem już, że kanwą chopinowskich improwizacji były pieśni polskie. Może zacytuję jeden przekaz z kroniki emigracyjnej, 22 lutego 1836 roku, Paryż. Wieczór muzykalny w Hotel Lambert u książąt Czartoryskich. Chopin
improwizował zachwycające fantazje z tematów polskich melodii. W koncercie Jankiela mamy więc przywołaną pieśń o żołnierzu tułaczu, z jakimże wzruszeniem musieli słuchać rodacy owej pieśni w wykonaniu Chopina, skoro sami przecież na paryskim bruku pojawili się jako żołnierze tułacze po powstaniu listopadowym. I centralna pieśń tego koncertu, Polonez 3 maja, pieśń, którą stworzył w 40. rocznicę uchwalenia pamiętnej konstytucji żołnierz poeta Reinold Suchodolski, walczył w powstaniu listopadowym w Gwardii Narodowej, był ranny pod Ostrołęką, poległ podczas szturmu na Pragę. W roku 1831 ukazała się książeczka, zbiór jego pieśni, między innymi Polonez Kościuszki, ale Witaj Majowa Jutrzenko, czyli Polonez, a niektórzy nazywają tę pieśń mazurkiem 3 maja. Reinold Suchodolski był autorem tekstu. Spytacie Państwo, kto był autorem melodii? Otóż Fryderyk Chopin. Jeżeli wierzyć w twierdzeniu profesora Józefa Reisa, ponieważ Suchodolski napisał swoje słowa już do znanej piosenki Nienawidzę Was próżniaki, której twórcą był Fryderyk Chopin. Jaka była droga owej pieśni do koncertu Jankiela? Przypomnę, maj 1831 roku powstaje. Rok później, w rocznicę Konstytucji 3 maja, uchodźcy polscy zbierają się w pewnej restauracji w Lipsku. Jest świadkiem tego zebrania Ryszard Wagner i wspomina. Zamówiona orkiestra bez przerwy grała polskie pieśni. Oni śpiewali je, jedni ze śmiechem, drudzy przez łzy. Namiętnie ze sobą dyskutowali, odmieniali przez wszystkie przypadki najświętsze dla nich słowo ojczyzna. I raz po raz wykrzykiwali z entuzjazmem 3 maj, daj nam Boże, 3 maj. 2 lata później, po tym właśnie zebraniu, słyszymy mazurek czy polonez 3 maja w koncercie Jankiela. Proszę Państwa, jakże bliska była ta pieśń sercom rodaków na paryskim bruku, ale przede wszystkim bliska Fryderykowi, boć to przecież była jego melodia. Obok narodowych śpiewów w improwizacji Fryderyka Chopina pojawiały się dźwiękowe obrazy z wielkich wydarzeń z dziejów narodu. Oczywiście dla słuchaczy nie od razu czytelny był ich sens. Czasem przecież były pozbawione jednoznaczności, miały w sobie coś tajemniczego i dopiero w chopinowskiej kulminacji objawiał się sens, budząc olśnienie, zachwyt, czasem wstrząs.
Nie zmylił się mistrz taki. On umyślnie trąca wciąż tę zdradziecką strunę, melodię zmąca, coraz głośniej targając akord rozdąsany, przeciwko zgodzie tonów skonfederowany, aż klucznik pojął mistrza. Zakrył ręką lica i krzyknął: znam, znam głos ten, to jest targowica. W centrum koncertu Jankiela mamy zatem ciąg owych dźwiękowych obrazów ilustrujących wielkie wydarzenia z dziejów narodu. Mamy ogłoszenie Konstytucji 3 maja, targowice i rzeź Pragi. Nikt lepiej i dobitniej nie ujął polskości tych przedstawień niż Cyprian Kamil Norwid w poemacie Fortepian Chopina. Była tam Polska, od zenitu wszechdoskonałości dziejów wzięta tęczą zachwytu. Znowu gra. Już drżą drążki, tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki. Brzmi polonez 3 maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły, w owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano: wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Mistrz coraz takty nagli i tony natęża, a wtem puścił fałszywy akord, jak syk węża, jak zgrzyt żelaza po szkle. Przejął wszystkich dreszczem i wesołość pomieszał przeczuciem złowieszczym. Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili, czy instrument niestrojny, czy się muzyk myli. Nie zmylił się mistrz taki. On umyślnie trąca wciąż tę zdradziecką strunę, melodię zmąca, coraz głośniej targając akord rozdąsany, przeciwko zgodzie tonów skonfederowany, aż klucznik pojął mistrza. Zakrył ręką lica i krzyknął: znam! Znam głos ten, to jest targowica. I wnet pękła ze świstem strona złowróżąca. Muzyk bierze do prymów, urywa takt zmąca, porzuca prymy, bierze z drążkami do basów. Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów. Takt marszu, wojna, atak, szturm. Słychać wystrzały, jęk dzieci, płacz matek. Tak mistrz doskonały wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały, przypominając sobie ze łzami boleści rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści. Radę, że mistrz na koniec strunami wszystkimi zagrzmiał i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi. Melodia, której w improwizacjach Fryderyka Chopina nie mogła zabraknąć, to była melodia Mazurka Dąbrowskiego. Jak często opiewał ją Fryderyk Chopin w jego improwizacjach,
świadczą liczne przekazy. Przywołajmy więc jeden z nich, zaprzyjaźnionego z Chopinem poety Bohdana Zaleskiego. Grał nasamprzód cudownie preludium, potem kołysankę, dalej mazura, znów kołysankę, potem wspaniały polonez i nareszcie improwizację, w której wywołał wszystkie głosy miłe i bolesne z przeszłości, zawodził w płacz dumek i nareszcie zakończył „Jeszcze Polska nie zginęła”. Zauważcie Państwo, że właśnie ta pieśń pojawiała się jako kulminacja, jako zwieńczenie, jako swego rodzaju kadencja tego koncertu nad koncertami improwizowanego przez Chopina. Tak rozmyślając, smutnie pochylili głowy, ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi, natęża, takty zmienia, coś innego głosi i znowu spojrzał z góry, okiem struny zmierzył, złączył ręce oburącz, w dwa drążki uderzył. Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne i z trąb znana piosenka ku niebu wionęła: „Marsz triumfalny, jeszcze Polska nie zginęła”. Marsz Dąbrowski do Polski i wszyscy klasnęli i wszyscy „Marsz Dąbrowski” chórem okrzyknęli. Mistrz sam swojej dziwił się piosence. Zastanówmy się, dlaczego dziwił się. Odpowiedź na to pytanie da zrozumienie sensu słowa improwizacją, wywodzącego się z języka łacińskiego. Video videre znaczy widzieć, imiesłów bierny widziany. Czasownik złożony pro video, pro videre znaczy przewidywać, wiedzieć wcześniej, naprzód, i imiesłów bierny provisum, przewidywany. Zaprzeczenie improvisum. To właśnie, czego nie da się przewidzieć, co zaskakuje, zdumiewa, kiedy się pojawi. Dlaczego zaskakuje i dlaczego zdumiewa? Proszę Państwa, mówiłem już, że improwizacja jest swego rodzaju sztuką samo się inspirującą. To znaczy w grze improwizowanej rodzą się pomysły. One przychodzą jak gdyby z zewnątrz, spoza wyobraźni artysty, który reaguje na akordy, pasaże, przejścia, które jakby bezwiednie nawinęły się, prawda, i pojawiły się poza jego kontrolą. Z tego dialogu między twórcą a jego dziełem wynika też pewne prawidło, że to dzieło w pewnym momencie samo zgłasza wolę powiedzenia czegoś od siebie. Improwizacja dobiega końca. Mickiewicz jednym wersem genialnie ujmuje całą istotę sztuki improwizacji. Zaskoczenie właśnie, zdumienie tym, czego ostatnie dźwięki
wibrują jeszcze w powietrzu. Muzyk, jakby sam swojej dziwił się piosence, upuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce, czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona. Koncertem Jan Kiela Adam Mickiewicz stworzył portret improwizującego Chopina. Najwspanialszy pomnik, ale nie malowany, nie wykuty dłutem, ale wzniesiony potęgą poetyckiego słowa. Nieocenioną wartością tego pomnika jest, że dał poeta istotę sztuki improwizacyjnej Chopina. Powiedzmy więc, dzięki czemu taki pomnik w ogóle mógł powstać? No, Adam Mickiewicz miał częsty kontakt z Chopinem. Był świadkiem jego improwizacji. Poznał ich kształt, szukanie tonu z początku, ich kulminację, ich symbolikę. W koncercie Jan Kiele rozmiewają wszystkie dokumentowane i wielokrotnie potwierdzane motywy improwizacji chopinowskich, a więc odwołania do narodowych pieśni, a więc te dźwiękowe obrazy z wielkich wydarzeń w dziejach narodu. Adam Mickiewicz był poetą, niezwykle wyczulonym na poetycki wymiar muzyki Chopina. Był też sam muzykiem, był wielkim improwizatorem, znającym mechanikę procesu improwizacji, znającym wszystkie tajemnice i wnikającym właśnie jak nikt inny w ten proces improwizacji Fryderyka Chopina. I dlatego właśnie mógł stworzyć tak wspaniały, genialny owej improwizacji zapis.